czytałam takie badania a propos właśnie edukacji, mówiące o tym, że do mniej więcej 6 roku życia dziewczynki zapytane o to, kim chciałyby zostać w przyszłości, potrafią nadal odpowiadać, że mogą być superbohaterami i potrafią sobie wyobrazić to, że potrafią być czymś więcej niż tylko i wyłącznie matką, modelką, czy nie wiem, stewardesą na przykład, tak? Lub po prostu być kobietą w domu. Natomiast po 6 roku życia to dramatycznie i drastycznie tak naprawdę spada i okazuje się, że dziewczynki już wchodzą tylko i wyłącznie w myślenie właśnie o tych bardzo stereotypowych rolach. I wniosek jakby jest taki, który to jest tylko i wyłącznie oczywiście wysnuta teza w tym momencie, że z racji tego, że koło tego 6-7 roku życia dzieci idą do szkoły i tam są bardzo mocno formatowane, tak się dzieje, a nie inaczej. Więc pytanie, w jaki sposób systemowo odwrócić to wszystko, no bo my możemy, jesteśmy dorosłymi kobietami, tak? Jakby mamy już swoje zdanie wyrobione. Okej, mamy dzieci, pani ma chyba też 2 córki, ja też mam 2 córki, możemy je uczyć, możemy je edukować, ale nie zmienia to faktu, że one na każdym etapie swojego życia będą się spotykały no z bardzo stereotypowym właśnie podejściem zarówno do ról, jak i do nich samych. I fajnie, jeżeli nam się udaje w jakiś sposób wzmocnić i że one będą silniejsze od nas. Ale czy to nie jest właśnie tak, że trzeba byłoby zacząć u podstaw, już od samego małego? I jak to zrobić? Zrobić bardzo prosto. To niech mi pani wymieni 10 kosmonautek. Poza Tiereszkową. Żadnej nie wymienię. I to nie jest tak, że pani jest nieobyta i że pani... Nie chcę używać negatywnych słów, tylko to jest tak, że w podręcznikach tego nie było. Mhm. I niech mi pani wymieni 10 chemiczek. No, poza naszą jedyną, to tak naprawdę znowu żadnej no właśnie, bym nie wymienił. I to jest, oczywiście podręczniki, które były kiepskie za moich czasów pod tym względem i które nie dawały role model, wzorców, na których się można opierać, nie pokazywały mi na ścianie, i z orzeszkowej, i z konopnickiej. Konopnicka pełna lesbijka, pełnokrwista kobieta z niesamowitą historią. Orzeszkowa awanturnica, która potrafiła walczyć o swoje życie. A robią z nich nudne, miałkie... W życiu mi tego nie powiedziano na polskim. Ale potem nastąpił 89 rok. Mhm. I to, co mamy od 89 roku, to jednakże mamy analizę treści podręczników, które są niestety znów coraz gorsze, prawda? Ja nie wiem, jak to się stało, ale ja gdzieś już w 4. klasie szkoły podstawowej wiedziałam, że muszę być genialna z polskiego, bo jestem dziewczynka i na pewno będę kiepska, że... Z matematyki, prawda? Jestem... I ja dokładnie to samo. Tak, tylko, że teraz tego to nie jest konieczne. I oczywiście ludzie, jeżeli nie mają kapitału kulturowego, to mają trochę przechlapane. Natomiast ilość książek, która już jest, i ilość możliwości, która już jest niezależnie od tego, co się dzieje w szkole, sprawia, że myślę sobie, że dzieci mają jednak trochę bardziej do przodu. To jest właśnie to, obowiązek pokazania ludzi w różnych rolach. W różnych rolach. Nie uzmysłowienia sobie, że bez pielęgniarek, z całym szacunkiem dla wszystkich górników, umrzemy bardzo szybko.